Tak, panie Tomku. Witam ponownie, panie Waldemarze. No to jest tak. Ja będę jechał samochodem dwa razy ponad godzinę. Mhm. O 12 i tam koło 17. Jeśli w samochodzie modem będzie zadziała, to możemy porozmawiać, ale to też krótko, bo baterie będą. Mhm. Później będę mam dzisiaj taki zajęty dzień, ale bardzo bym chciał porozmawiać, bo to trzeba ruszyć. Ja nie byłem aktywny na stronie od lipca, ale dużo się zadziało. Trzeba opinię poinformować o tym. Ogólnie mówiąc, o godzinie 1:15 odwiedzili pana policjanci, tak? Tak, w nocy. I to w taki sposób, wie pan, no, niepraktykowany. Zaświecili latarną z zewnątrz szyby na wysokości twarzy. Po cichu, kurde, i tak dalej. Czy zapukali? Właśnie nie potrafiłem sobie odpowiedzieć. Ja zobaczyłem, czy zapukali. Ale rozmawiał pan z nimi? No tak. Ja zaprosiłem ich do środka, tylko przez drzwi, nie przez okno. I byli normalni. Ja powiedziałem, że się boję ich. Oni powiedzieli, że nie ma się czego bać. Ja powiedziałem, że były prawa człowieka, przepisy konstytucyjne. Oni mówią, ich obowiązują przepisy, a nie konstytucja. To ja zapytałem ponownie, czy konstytucja ich nie obowiązuje na pewno. No to zaczęli się migać, maczyć, wie pan, jak to jest w takim momencie. Refleksja jednak, że konstytucja też jest. A podstawę prawną? Nikt nie mówili, nic nie zostawili, ja nie byłem na tyle z refleksem, żeby ich wylegitymować, prawda, poprosić. Ale jest dowód rzeczowy, bo zapisywali mój numer telefonu na tej godzinie, czyli gdzieś tam można odnaleźć. Aha. Ale podjechali samochodem w ten sposób, że zaparkowali samochód na środku ulicy, drogi. Czyli nie powiedzieli tak naprawdę podstaw prawnych, na jakiej, dlaczego o godzinie 1:15 pana tutaj, no jakby nie było, to jest... Dobra, panie Tomaszu, teraz muszę kończyć. Jak będzie to możliwe, to zrobimy to dzisiaj, jak nie, to jutro w każdym razie, tą informację, jakby pan już poruszył tą krótką rozmowę ze mną. Dobrze. Tam było także, że powiedzieli, że będę oskarżony o utrudnianie postępowania. Ja tam napisałem na stronie, że odmówiłem komisji, to już chyba dziewiąta komisja w tej szopie udzielenia informacji i wejścia do środka, prawda? To może o to chodzi. Z tym, że ja powiedziałem, że ja chcę z prawnikiem być, ani tam coś tam, ale jak poprzednio byłem przesłuchiwany na komisariacie latem tego roku, to prokurator odmówił mi obrońcy. Czyli to trzeba powtórzyć. Dobra, muszę już kończyć, bo mam sygnał. Oczywiście. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. No niestety, sprawa pana Waldemara Deski cały czas jest kontynuowana, ale kontynuowana jest w sposób bardzo niekonstytucyjny. No niestety, tutaj jeżeli chodzi o kwestię pana Waldemara, to jest kolejny dowód na to, że no, państwo stara się tutaj naciskać w sposób niekoniecznie prawny. Zobaczymy. Będę starał się skontaktować jeszcze dziś z panem Waldemarem. Zobaczymy, czy będzie taka możliwość, ponieważ jak wiemy, pan Waldemar w weekendy zwłaszcza ma wykłady. Jeżeli nie będzie to możliwe dzisiaj, to postaram się jutro. Ale bardzo ważne jest, żebyśmy to wszystko poparli, żebyśmy starali się naciskać, żeby państwo postępowało zgodnie z prawem konstytucyjnym. Odwiedziny obywatela w mieszkaniu przez policję o godzinie 1:15 to nie jest nic normalnego. No, jak słyszeliśmy, pan Waldemar się bał i słusznie. Także do usłyszenia za chyba godzinę, półtorej, tudzież jutro. Zobaczymy. Będziemy starali się przeprowadzić rozmowę z panem Waldemarem Deską. Do usłyszenia.